mógłbyś opowiedzieć trochę o warsztatach plenerowych? Jak często je organizujesz? Do kogo są kierowane? Warsztaty plenerowe raczej traktuję już jako takie wakacyjne oderwanie się od studio, gdzie przez cały rok prowadzę po prostu takie warsztaty stacjonarne. Więc tych warsztatów wychodzi może ze 2-3 rocznie. Zwykle jest to na przykład Kazimierz w sierpniu i Toskania gdzieś we wrześniu. No, to są super warsztaty, bo... Znaczy w ogóle super plener, nawet mówiąc o warsztatach. Wspaniałe miejsce, gdzie na każdym kroku jest coś wspaniałego do malowania, a przy okazji można na przykład malować akwarele pływając w basenie, czy na skraju tego basenu, to całkiem fajne wspomnienia się z tym. A to jest tak, że każdy może pojechać na te warsztaty, czy trzeba mieć już jakiś podstawowy skill, wiedzę? Znaczy przed wyjazdem na plener to zawsze zachęcam do odwiedzenia mnie w pracowni i tutaj odbycia tam chociaż z kilku takich wprowadzających zajęć, bo po prostu trochę szkoda tracić czas na plenerze, to słońce, na nauczenie się takich totalnych podstaw, które dość szybko się łapie, ale zachęcam do spróbowania wcześniej w pracowni, bo jest jednak trochę łatwiej. Pracownia w poniedziałki, tak? Bo dzisiaj wpadliśmy tutaj. No, akurat na chwilę obecną w poniedziałki, o 18.00. Raczej na chwilę obecną robię to bardziej z pasji i hobbystycznie. Był czas, że miałem dużo tych terminów w ciągu tygodnia, ale gdy poczułem, że zaczyna mnie to tak męczyć, bardziej męczyć niż kręcić, to postanowiłem ograniczyć ilość terminów, nawet kosztem własnych zarobków, ale... Stwierdziłem, że nie chcę stracić na jakości tej zajawki, bo no, akwarela jednak jest czymś, co szybko wkręca, daje fajne rezultaty, jest szybka, zwiewna. Czy akwarela jest techniką, której się można nauczyć z internetu, czy wymaga wsparcia osoby takiej jak ty, czyli bardzo doświadczonej artysty pełną gębą, pedagoga tak naprawdę? Dobra, to może tak od początku. Akwarela uchodzi za sztukę trudną, za trudną technikę, ale wynika to głównie z tego, że dobrze jest od kogoś się nauczyć chociażby jakichś takich podstaw, bo ona składa się po prostu z dziesiątek takich małych, drobnych trików, jakichś na zasadzie, że kartka musi być pod kątem, żeby woda mogła ściekać od góry do dołu. Bo inaczej mokra plama cofa się do dosychającej i tworzą się grzyby, więc akwarela składa się z takich dziesiątek takich małych trików, techniczne, które wydają się, że są bez znaczenia, a mają naprawdę duże znaczenie, bo jak się je pozna, dojść do nich samemu, no to jest trudno faktycznie i dlatego akwarela jest uważana za trudną, ale jeżeli ktoś na początku takich kilka czy kilkanaście trików przekażę, no to oszczędzamy sobie tak naprawdę nawet lata poszukiwań. Ja pamiętam, że do części tych rzeczy musiałem dojść sam i zajęło mi to naprawdę lata, a teraz zdarza się, że tak naprawdę osoba, która przychodzi na pierwsze zajęcia, dostaje pakiet informacji z miejsca. Że tak nadrabia od razu 2 lata poszukiwań samodzielnych i może bardzo szybko robić postępy. Tutaj Ola, która siedziała naprzeciwko mnie, była dopiero drugi raz i naprawdę byłem pod wrażeniem tego, co namalowała na drugich zajęciach, więc... To samo mi Dorota powiedziała, że szukała jakiegoś odpowiedniego papieru do akwareli i z tobą o tym długo dyskutowała i ty jakby konkretnie stwierdziłeś, że ten papier i tylko ten, tylko ten. Ja to zawsze porównuję do Formuły 1, że tutaj liczy się kierowca, ale ważny jest też bolid, tak? Bolid. Że to jest praktycznie drugie tyle, że ja sam malując na słabym sprzęcie namalowałbym dużo gorszą pracę, jestem tego świadom i też jestem świadom, że po prostu poszukiwanie sprzętu jest też jakąś tam nauką i to też jest kolejny element, który uczniom staram się już od samego początku podarować na start, żeby mogą później szukać, zmieniać, kombinować, ale przynajmniej mają taki pewny pakiet, że wiadomo, że coś z tego wyjdzie, że jeżeli się nie uda, to znaczy, że to gdzieś już ja zawiniłem, że nie dopilnowałem, ale powinno być okej.
cechy szczególne akwareli, jakbyś mógł wymienić kilka? Znaczy akwarela jest na pewno bardzo kompaktowa w porównaniu z innymi technikami. Tutaj same farby, to jest, wystarczy jakaś taka kasetka, kilka pędzli. Co do czego służy? No tak naprawdę głównie chodzi o kawałek palety plastikowej, kilka kolorów, kilka wyciśniętych na palecie, kilka w kostkach. Tak naprawdę wystarczą jakieś trzy pędzle, jeden grubszy, dwa cieńsze. Blok papieru możemy malować. Jest to na pewno duży atut, że tak samo prace, które namalujemy, możemy namalować setki prac i trzymamy je wciąż w jednej teczce. To też jest na pewno jakimś atutem, ta kompaktowość i że nie mamy później zawalonego mieszkania jakimiś płótnami, nie wiemy co z nimi zrobić. A łatwo ją zabrać w plener, więc to jest też super, że można tak naprawdę w podręczną torbę zabrać cały sprzęt i namalować coś, wiesz, w kawiarni czy... No ale to takie płyny, rozumiem, że to jest i woda, i rozpuszczalnik. Tak, nie, to jest po prostu sama czysta woda, ułatwić płynięcie. Raz, że można psikać paletę, a raz, że psikając na pracę ułatwiamy poruszanie się pędzla po kartce, czy jakieś specjalne efekty typu jakieś bardziej płynące drzewa, czy do technik malowania tak bardziej mokro na mokro, ale raczej woda. Tu nie ma żadnych chemikali. Okej, czyli sama woda i ewentualnie jakieś narzędzia do zbierania wody, tak? Też. Czy odsysania? Do odsysania to raczej wystarcza kawałek chusteczki. Naprawdę akwarela nie jest wymagająca pod kątem jakichś specjalistycznych, powiedzmy, akcesoriów. Ważne, żeby były dobre, żeby pędzel był z dobrego włosia, żeby dobrze łapał wodę, bo czasem bywają takie pędzle, że są duże, ale zupełnie nie wchodzi w nie pigment, później nie da się tym malować, albo są za mało sprężyste, więc sprzęt musi być dobry, ale nie jest to jakiś sprzęt taki... Bardzo drogi. Tak, z księżyca. Z księżyca, okej. Okay. Żadnych grabi nie używamy. Okej. Może jednak. No, chociaż czasem. Rafał, co ty najbardziej lubisz malować? Co lubię najbardziej malować? Co się najbardziej kręci w akwareli? To znaczy ja się nie ograniczam tak do samej akwareli. W akwareli chyba najbardziej lubię malować jednak jakieś widoki, architekturę, czyli tak bardziej plenerowo, klasycznie, relaksacyjnie. Jeżeli chodzi o samą sztukę, czyli bardziej autorskie rzeczy, to już nawet jakiś czas temu wyszedłem poza płaską kartkę i jedną z ostatnich takich moich nurtów czy wystaw to były właśnie rzeźby rysowane nawet flamastrem 3D w przestrzeni, tak, że przy pomocy filamentu. Więc raczej nawet sam się przestałem ostatnio przedstawiać już jako malarz, raczej chyba już globalnie artysta, że szukam różnych rzeczy, żeby nie stać w miejscu i cały czas się rozwijać. Gdzieś ostatnio jakaś seria aktów nawet olejem powstała. Akwarele tak naprawdę lubię za tą szybkość, zwiewność, która bardzo pomaga w malowaniu w plenerze. To jest chyba jej główny atut. Artur wspomniał, że interesujesz się różnymi formami sztuki. Ja tak oglądając tutaj twoje akwarele, które wiszą, skojarzyłem sobie z moimi odwiedzinami w Muzeum Narodowym na wystawie drzeworytów japońskich z Edo. Czy ty miałeś kiedykolwiek styczność? Kupiłem specjalnie bilet roczny po to, żeby pójść 6 razy na tę wystawę. O kurczę. Nie dziwię się, bo była gigantyczna. Coś pięknego. Tak bardzo mi przypasowała ta stylistyka, chociaż to nie jest tak, że czerpałem z nich wcześniej, bo tak naprawdę dopiero dzięki tej wystawie je poznałem i zobaczyłem, że faktycznie jest to coś takiego, ten rodzaj estetyki, do którego ja staram się dążyć w swoich pracach, więc tak, to trafiłeś w samo sedno. Mnie chyba najbardziej jeszcze w tym kręcił kolor intensywny, czysty i trochę takie graficzne podejście, które też chyba staram się wykorzystywać u siebie w malarstwie, że nigdy nie dążyłem do jakiegoś hiperrealizmu, właśnie raczej kręciły mnie takie jakieś sposoby
prostego uproszczenia i pokazania tego obrazu. Ja wiem, co masz na myśli. Pamiętam, że na tych drzeworytach był, jak byli ludzie, to czasem to było kilka kresek. I to od razu było wiadomo, że to była jakaś postać, jakaś osoba, a to było dosłownie parę kresek. To mnie też fascynowało. Z takich uproszczeń to właśnie jedno z moich takich ukochańszych wystaw, które namalowałem, ze serii, które namalowałem, to jest właśnie Oddech Miasta, gdzie już zupełnie jedną plamą przedstawiałem jakieś życie ludzi, miasta. To było malowane jedną plamą, od góry do dołu, bez jakiegoś wstawiania później do malowywania. I to jest chyba coś, co w akwareli najbardziej sobie cenię. Bardzo ciekawy format też, podłużne właśnie. No, miały nadawać tej dynamiki dodatkowo, taki zabieg. Fajnie. Czy miałeś kiedyś styczność z tworzeniem koncept artów? A chciałem tak nawiązać do prac Jakuba Rówalskiego, jego uniwersum 1920+, gdzie jego koncept arty stały się nagle całym uniwersum, jakimś takim wizją, powiedzmy sobie, jakiejś fantastyki i potem stworzenia gry i tam są plany jakiegoś filmu i tak dalej. Wielki szacunek dla tego artysty. Nie powiem, że nie zazdroszczę pomysłu i tak jakby też konsekwencji w tym, co zrobił. Ja gdzieś kiedyś na pewno chciałem iść w tym kierunku, ale sam nie wiem dlaczego. Jakoś tak się potoczyło. Może nie do końca przypasował mi też ten rysunek na tablecie, a może nie miałem aż tak dobrej wyobraźni, żeby wymyślać z głowy takie klimaty, bo to, do czego się odwołujesz, to raczej takie śmieszne nawiązania do Gwiezdnych Wojen. Tak, że tak. Wklejałem gdzieś beskidzkie, tak, beskidzkie pagórki ATST, więc tak, ale tego nie traktuję jako autorskiej jakąś sztukę, bo no, to jest po prostu śmieszna zagrywka. A ja raczej buldogi angielskie gdzieś tak kultywowałem i robiłem z nim jakieś śmieszniejsze rzeczy, ale teraz chyba nawet nie miałbym za bardzo do pokazania żadnej tak pracy. Większość udało mi się sprzedać albo no, gdzieś powędrowały. Faktem teraz, jak sobie zdałem z tego sprawę, to nawet ciekawe. Może powinienem wrócić do tych klimatów. Buldogi angielskie po prostu uwielbiam za to, jakie są, za to, jakimi są fajnymi psami, ale zainspirowały mnie do powstania no, wielu jakichś mniejszych wystaw, albo nawet wciąż do tego głównego nurtu, w którym odnoszę się do ingerencji człowieka w życie i do manipulacji tym życiem, bo buldog angielski akurat jest jednym z najbardziej zmodyfikowanych przez człowieka psów, nazywanych wręcz man-made. I te modyfikacje buldogów najpierw przedstawiałem na obrazach, czyli gdzieś jakieś z powyciąganymi nogami te psy, jakieś takie klimaty, a później właśnie się to przeniosło na rzeźby. Więc tak naprawdę wystawa moich rzeźb, tak. Tam wisi właśnie taki buldog. To ona odnosiła się do właśnie tej ingerencji człowieka w życie, że chciałem pokazać, jak, tego buldoga można było dalej modyfikować, dalej. Gdzieś był gdzieś traktowany jako trofeum, że z porożem gdzieś na ścianie mógł wisieć, a ostatecznie dochodziło do rozpadu tej formy i wędrowało to w bardziej w abstrakcyjne strony. Cały czas myślę, że ten nurt buldoga, od którego się to zaczęło, we mnie jest, bo pchnęło mnie to później do pracy magisterskiej na SP, która właśnie też odnosiła się do tej ingerencji w życie i może też i do tego, co teraz dalej robię, czyli w sumie ostatnio zająłem się trochę programowaniem, więc tak, no może jest to trochę chaotyczne przejście, tak na chwilę obecną, ale musiałbym chyba też bardziej szczegółowo opisać te fragmenty i momenty, które mnie gdzieś przerzucały na kolejną technikę. W każdym razie na chwilę obecną troszkę programuję i też wiążę z tym, mam nadzieję, jakąś przyszłość artystyczną. Tak, trochę paradoksalnie. Bardzo ciekawie to brzmi, powiem szczerze. Była już Dorota w odcinku.
więc mam dla ciebie prezent. Każdy z moich gości dostaje ode mnie jakiś prezent albo płytę, albo książkę najczęściej, więc to jest książka mojego autorstwa. Mam nadzieję, że Kuba też niedługo napisze książkę i będzie mógł rozdawać. No już zdążyłem poczytać o niej parę komentarzy, więc naprawdę... parę hejterskich komentarzy. A właśnie nie, więc wręcz mega, jestem, bardzo się cieszę, że będę mógł to przeczytać. Ja również się cieszę, więc to jest jakby taka forma też trochę... odwdzięczenia się, że mamy możliwość porozmawiać. Także dzięki bardzo. Dzięki.